Cześć, witajcie, z tej strony Graku. Chciałbym Wam dzisiaj zaprezentować projekt Shoshon, czyli odnowienie starego roweru z lat 90. marki Hank Bars. Tak wyglądał na początku, a tak wygląda na końcu. Wymienione w nim zostało parę rzeczy, takich jak support, przednia przerzutka, kaseta. Kaseta jest dziewięciorzędowa, ogólnie cały napęd to jest, cały osprzęt roweru to jest Ultegra. Mamy full Ultegrę. No niestety teraz już z przodu jest Claris, aczkolwiek przerzutka Ultegra jest sprawna, niesprawny jest wynik wind, którym przykręcamy go do ramy. Wymieniony został support na też jakiś tam lepsiejszy support na Octalinku niestety. Niestety, no bo wiadomo, holouteki czy tam inne cuda są lepsze. No ale cieszmy się tym, co mamy, kręci się on wspaniale w porównaniu do starego. Jak widzicie, full Ultegra, łącznie z piastami, łącznie ze wszystkim, rower toczy się pięknie, on pięknie jeździ. Jak go zakupiłem, no tak nie było, bo właściciel nawet nie wiedział, na jakie bary pompować koła, czy tam PSI. W tej chwili jest 8,5 bara w kołach, przez co nie możemy mówić absolutnie o komforcie jazdy na tym rowerze. Pojedyncza owijka, 8,5 bara w kołach, aluminiowa rama, aluminiowy widelec, no to niestety nie prezentuje to zbyt dobrego i wysokiego poziomu komfortu. Tutaj robimy oczywiście ujęcia na przepięknych Mazurach, na niekoniecznie równych i fajnych drogach, które tutaj akurat są, chociaż większość jest w miarę ok. No tutaj mamy ujęcie, jak ten rower był, wisiał w garażu i był malowany. Trochę walki z tym niestety było, a aluminium, mój podkład nie przylepił się do aluminium tak, jakbym tego chciał, i już na serwisie mi obśrupali rower trochę, nawet niestety dość bardzo. Także pewnie będę jeszcze raz go malował, no ale cóż, człowiek uczy się na błędach, tak wyglądało to kiedyś, tak wygląda teraz. Nie wiem, co tu jeszcze mogę dodać, jestem zadowolony z efektu. No i jestem przeszczęśliwy, jak ten rower jedzie. Przyspieszenie od 0 do 40 to nie jest żaden problem. Od 0 do 50 myślę, że też to by nie było problemem. Niestety z powodu mojej kontuzji nie mogę sobie pozwolić na takie forsowanie organizmu, ale rower toczy się pięknie, śmiga prześlicznie. Później będzie ujęcie, jak wyprzedzamy rowerzystę, który jedzie z prędkością około 20 na godzinę, i to jest takie siup i tyle, i po nim. No tutaj ujęcia na rowerek, mazurki w tle, żaglóweczki pływają, dziewczyny tam też pływały. Niestety nie można było ich ponagrywać. No, tu widzicie, już droga jest mniej równa, to troszkę te lepiej, bo oczywiście owijka jest pojedyncza, a tak zapomniałem wcisnąć w prawy koniec kierownicy tej specjalnej zaślepki. No, zapomniało mi się, jeszcze i tak owijka jest do poprawy. O, tutaj będzie ten moment wyprzedzania. I to chyba na tyle. O, siup i nie ma. Dziękuję za uwagę. Cześć.